Już dłużej nie będą leżeć w lesie, a spoczną tam, gdzie ich miejsce, czyli na cmentarzu wojennym. Mowa o zwłokach niemieckich żołnierzy z okresu II wojny światowej, które ostatnio ekshumowano z leśnych mogił w nadleśnictwie Świerklaniec, a które teraz zostaną pochowane na cmentarzu żołnierzy niemieckich Soldatenfriedhof w Siemianowicach Śląskich. Ciała niemieckich żołnierzy znajdowały się w trzech osobnych mogiłach, w tym jednej zbiorowej. Typowy nagrobek, który się spotyka w lesie. Jest to z ziemi zrobione wzniesienie, na tym krzyż i dużo kwiatów sztucznych, znicze, które to chyba sądzę, że miejscowi ludzie tutaj dbali o to. W zbiorowej mogile oprócz szczątków czterech żołnierzy znajdowały się również ciekawe artefakty, w tym m.in. krzyż żelazny nadawany za męstwo na polu walki lub sukcesy dowódcze, czy dwa nieśmiertelniki, dzięki którym prawdopodobnie uda się zidentyfikować tożsamość poległych żołnierzy. Takich grobów mamy więcej, głównie jest jeszcze kilka w północnej części nadleśnictwa, to jest leśnictwo Mikołyska. Przyjęte jest, że to jest grób nieznanego żołnierza, ale tak naprawdę nie wiemy, czy to są żołnierze niemieccy, czy to są żołnierze polscy. Lub radzieccy, bo ci w styczniu 1945 roku toczyli tutaj ciężkie walki na dawnej granicy niemiecko-polskiej. Według niektórych szacunków na polskich ziemiach w trakcie II wojny światowej zginęło około 500 000 niemieckich żołnierzy. Teraz tych 6 z leśnych mogił z okolic Świerklańca dołączy do pozostałych 40 000 znajdujących się na cmentarzu żołnierzy niemieckich Soldatenfriedhof w Siemianowicach Śląskich. Bartosz Bednarczuk, Silesia Flash.